Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej obchodziła uroczystość jubileuszu z okazji 75-lecia istnienia. Powstała w 1945 roku i od tego czasu praktycznie nieprzerwanie kształci młodzież. Uczestniczy w życiu społeczności lokalnej bardzo aktywnie. W tej chwili w szkole uczy się 114 uczniów. Patrząc na całą historię, myślę, że było ich, ukończyło szkołę kilkuset. Wielu z nich zostało muzykami, artystami, z czego jesteśmy bardzo dumni. Są profesorami wyższych uczelni, uczą w szkołach muzycznych. Wszyscy absolwenci, którzy ukończą naszą szkołę, są naszymi przyjaciółmi. Zawsze witamy ich z radością. Często spotykamy się z nimi, przychodzą na nasze koncerty. Więc myślę, że szkoła muzyczna w środowisku lokalnym zaistniała bardzo mocno. Okrągły jubileusz obchodziła także Szkoła Muzyczna drugiego stopnia. Szkoła drugiego stopnia powstała 5 lat temu, właściwie już 6 lat, tylko oczywiście mamy jubileusz przełożony. 5 lat temu powstała jako samorządowa szkoła z inicjatywy pani burmistrz Renaty Surmy i pana dyrektora Tadeusza Piotrowskiego. Funkcjonowała oddzielnie, początkowo w naszej szkole, później tutaj w skrzydle budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących. No i ku naszej radości rok temu, w 2020 roku, decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego zostaliśmy połączeni. Teraz tworzymy jeden organizm szkolny pod jedną nazwą: Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej. Szkoła od początku działalności starała się zapewnić kształcenie na jak najwyższym poziomie, organizując m.in. różnego rodzaju konkursy. Dwa takie najważniejsze to konkurs młodych skrzypków i wcześniejszy nieco konkurs zespołów kameralnych. To dało nam możliwość stykania się, kontaktu z ludźmi na przykład wielkiego formatu. I tutaj bardzo pomocna okazała się pani Cecylia Kędzia z Wrocławia, pan Bruczkowski. Nasi uczniowie odnosili wiele sukcesów na konkursach ogólnopolskich i nie tylko. Wspólne koncerty z innymi szkołami, a przede wszystkim przez pracę nauczycieli. To były czasy, kiedy były to lata 70. Ja skończyłam szkołę w 79. Jakoś trafiłam tak w czasie edukacji muzycznej właśnie na 7-letni cykl kształcenia, bo jak wiemy, dzisiaj mamy 6 lat szkoły podstawowej, czyli pierwszego stopnia, i 6 lat szkoły muzycznej drugiego stopnia, więc 12 lat edukacji. Wówczas, kiedy ja się uczyłam, trafiłam na ten 7-letni cykl kształcenia i wspominam go bardzo dobrze, dlatego że była to szkoła popołudniowa, była odskocznią od tych wszystkich przedmiotów ogólnokształcących, byłam uczennicą szkoły podstawowej numer 1, a po południu uczęszczałam na zajęcia gry na fortepianie do szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej. I moim profesorem był pan Tadeusz Sorski, którego wspominam z wielkim rozrzewnieniem i który bardzo wiele mnie nauczył. Jestem absolwentem rocznik 1971-72, więc trochę czasu już upłynęło od tego momentu, jak skończyłem tę szkołę. Natomiast edukację w tej szkole przypominam sobie jako bardzo niezwykły okres w moim życiu. Ponieważ pochodzę ze wsi, czasy to były prawie powojenne, rocznik jestem 57, także już troszkę lat przeminęło. Natomiast wspominam ten czas, tak jak wspomniałem, niezwykle ciekawie. To była dla mnie jedyny w swoim rodzaju sposób na kontakt ze sztuką, można powiedzieć, takiego wyższego rzędu, czego zapewne mieszkając w małej wiosce nie doświadczyłbym, gdyby nie mama, która mnie tutaj przywiozła do szkoły. To była moja pierwsza szkoła muzyczna, pierwszy kontakt ze szkołą, z muzyką, z cudownymi nauczycielami, bo myślę, że siłę tej szkoły właśnie stanowią nauczyciele i atmosferę, którą wprowadzają. I przyjaźnie, które tutaj nawiązaliśmy, do tej pory trwają. Nieważne, czy ktoś jest zawodowym muzykiem, czy nie, to do tej pory się spotykamy i tak miło jest właśnie na takiej uroczystości jak dzisiaj, kiedy spotykam kolegów właśnie, z którymi gdzieś jako małe dzieci, takie 6-7-letnie tutaj biegaliśmy, no nie w tym miejscu, ale biegaliśmy po korytarzach szkoły muzycznej, która jeszcze wtedy była w ratuszu.
i uwielbialiśmy się tak gonić tam po schodach i biegać między zajęciami. I mieliśmy cudowne zajęcia, na przykład chóru z nieżyjącą już panią Celestyną Schabowicz, gdzie za karę lądowaliśmy pod fortepianem na przykład. Nie wiem, dlaczego wszyscy zawsze mi przypominają właśnie o tym wspomnieniu, że to ja najczęściej tam lądowałam, to jest możliwe. Uroczystość zorganizowana w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących była również okazją do wręczenia nagród pracownikom szkoły. Następnie odbył się koncert w wykonaniu absolwentów, uczniów i zaproszonych artystów.